Siemano, dzisiaj pokażę znowu też modowanie, ale tym razem to modowanie pojazdów specjalnych z magazynu pojazdów tam z piwnicy. No potrzebujemy tutaj, my na Xboxie, najlepiej jeżeli offroadara zrobimy przez tę akcję do Godmoda. No i dlatego tu będzie potrzebny nam znajomy, który ma zaznaczone te akcje, zrobi tego offroadara. My dostęp do pojazdu ustawiamy sobie tylko na pasażerowie. No i potrzebujemy oczywiście te modowane pojazdy i tutaj tak, przed kasynem zostawiamy już jeden nasz jakiś pojazd osobisty znajomemu, obojętnie jaki, byle jaki pojazd osobisty zostawiamy tu znajomemu, żeby on mógł do niego wsiąść. My teraz możemy udać się, a w sumie to mogłem tu iść do kasyna, zrobić to samo w kasynie, mogłem zrobić to w arenie, można też jechać, lecieć do bazy, no ale dobra, dajmy na to, lecimy do areny. Lecimy koło tej areny, chwilę tutaj czekamy, no i teraz tu pokażę tego offroadara, jak robi znajomy. Czyli znajomy bierze swój jakiś pojazd osobisty, podjeżdża tu do tego wąchola przed kasynem, klika tą strzałkę w prawo, żeby tam pojazd jego był odstawiony na parking. Link do tej akcji będzie w opisie. Dla Xboxa, dla PS4. PS4 może offroadara robić sobie już przez arenę, że ten odpala rzutki znajomemu, zaprasza go do areny, a ten dołącza do tych rzutek i przyjmuje zapkę do areny. To jego offroadara Peja pokazywał, jest u niego na kanale na pewno. A my tutaj na Xboxie, na Playu to robimy tak samo. Podchodzimy, klikamy w prawo, żeby były opcje tutaj tego Toma. Najeżdżamy na usługi parkingowe i klikamy dwa razy. Usługi parkingowe, klikamy na parking i od razu strzałkę w prawo, niemal jednocześnie. Ja tu w prawo kliknąłem za późno, dlatego mi nie wyszło. No ale jeszcze raz, podjeżdżamy, strzałka w prawo, żeby nam odstawił na parking ten nasz pojazd. Podchodzimy do tego Toma i też tam klikamy w prawo, żeby wejść w te jego tam oferty, kurde, a wstać w tym żółtym kółku od tej misji. No i wybieramy dwa razy tam usługę parkingową i klikamy parking i krzyżyk w prawo niemal jednocześnie. I podchodzę, strzałeczka w prawo, tu za późno mnie wczytało w akcję. Jeszcze raz. Podchodzimy, klikamy D-pad w prawo, wchodzimy na usługę parkingową, klikamy raz A, teraz A i D-pad w prawo niemal jednocześnie, czy tam X i D-pad w prawo, zależy Xbox czy PlayStation. Mamy już offroadera, tu klikamy sobie Y czy trójkąt, żeby wysiąść z pojazdu, spadniemy spod mapy, jest offroader. Wsiadamy do pojazdu tego znajomy właśnie, nam wsiada do tego w naszego pojazdu, który mu zostawiliśmy i sobie tylko cierpliwie siedzi. A my teraz w tej arenie, no idziemy do tej areny, no i tu żeby jeździć klikamy strzałkę w prawo, tam możecie sobie podstawić pod drzwi, podstawić drugi samochód, żeby zablokować te drzwi, żeby was teleportowało tam do niego, bo trzeba będzie w jednym czasie kliknąć tam, wyjść z tego. Zresztą to kopiowanie cały czas działa. To na pewno jeżeli ktoś robi te kopiowania, to tutaj wie o co chodzi. No musicie tak stanąć samochodem, żeby były zablokowane drzwi, żeby nas teleportowało, a my wtedy jednocześnie klikamy Y, żeby do niego wsiąść i A, żeby potwierdzić wyjście z areny. Wtedy nas wyrzuci samochodem na zewnątrz, ale go nie będzie na mapie i my z niego już nie możemy wysiadać. I dobra, biegnę tu, chwila zawiechy była. Ale wsiadam do byle jakiego pojazdu, im szerszy tym lepszy. No albo sobie go ustawię tu pod bramą i drzwi mu zablokuję drugim, innym pojazdem, albo jadę tam do tyłu. Ale tu klikamy strzałkę w prawo, zamrozi nas po chwili, klikamy guzik pauzy, nas odmrozi, możemy jeździć po arenie.
to jedziemy tam do tyłu, najlepiej tam między ten słupek a tą skrzynię, przyblokować tak drzwi, żeby nas teleportowało do samochodu, do środka, nie że wsiada przez otwieranie drzwi. I tu stajemy tak, żeby były drzwi zablokowane, żeby nas tu wciągało tym teleportem właśnie do samochodu. Sprawdzamy, czy nas sięga spod bramy. No to podchodzimy, żeby była opcja wyjście i jednocześnie klikamy wyjście i Y, żeby wsiąść do samochodu. Y i A jednocześnie. Jesteśmy tym naszym autem. Tu jak widać moje blachy SHL, coś tam 86 LS. To tak, otwieramy menu interakcji, wchodzimy w pojazd i wzywamy pojazd specjalny, który chcemy sobie zmodować. Czyli ja klik wzywam Ruinera, czekam sobie 6, 7, 8 sekund. Znajomy po tym czasie może wysiąść z naszego pojazdu, a my dostajemy tablice rejestracyjne z tego wezwanego Ruinera. Jeżeli ktoś go miał modowanego, no to tam jakiś napis, jeżeli nie, no to nie. Miesza z tym napisem. No wzywamy Ruinera, czekamy z 7-8 sekund, znajomy wysiada, nam się zmieniają blachy Ruinera czy inny pojazd specjalny. Teraz już tak jak to modowanie się odbywa, musimy zdobyć minimum jedną gwiazdkę pościgu. Przyjeżdża psiarnia, nas zabija, odholują nam ten pojazd. No i robimy to samo. No tu potrzeba kosatkę, zapomniałem o tym mówić na początku, ale modowanie odbywa się przez kosatkę lub bez. No tu robimy tak, że wzywamy kosatkę, bardzo szybko dzwonimy do asystenta lub asystentki i spamujemy A lub X, żeby ona nam ten odholowany pojazd sprowadziła. Wtedy on się pojawi na miejscu tej kosatki właśnie. Wtedy tylko wzywamy Terrorbyte'a i przychodzi nam zmodowany już nowy pojazd specjalny, który wzywaliśmy z tej piwnicy. Niestety, żeby go zapisać, trzeba zrobić kopiowanie od znajomych. Do kopiowania pojazdów specjalnych też w opisie będzie wklejony link, bo tam się nic nie zmieniło. Tu już tak jak mówiłem, standardowo idziemy gdzieś koło ulicy, sprawdzamy jak daleko mamy telefon do tej asystentki. U mnie to jest 5 razy w lewo, raz do góry. Interakcja, duże pojazdy, kosatka, wezwij kosatkę i od razu wyciągam telefon, 5 razy w lewo, raz do góry, dzwonię i spamuję tego A, żeby sprowadziła mi ten mój pojazd. On jest widać na miejscu kosatki. Teraz tylko wzywamy Terrorbyte'a i taki jaki mieliśmy modowany Terrorbyte, taki przyjdzie zmodowany nowy pojazd specjalny. I tak jak mówię, kopiowanie od znajomych, żeby go zapisać, musimy dać go znajomemu i znajomy musi nam oddać. Sprawa prosta. Pozdrawiam. Elo. Control. There's nothing I can do.